tam idą. Jest normalnie jakiś dom, jakaś rodzina wariatów, nie? Mówię, musimy dzisiaj wyjść wcześniej, bo jedziemy na wycieczkę. Ja z Amadeuszem nie mogę się spóźnić. No nie, to ci mają czas na wszystko. Ten sobie siedzi przed komputerem, bo musi sobie jeszcze jakieś materiały na ten wydrukować. Ja nie wiem, jak kiedyś po prostu oszaleję, nie? Z nim. No, no i wyszliśmy później. Co? Pokazywałam śnieg. No, widzieliście śnieg, nie? No. O, jeszcze podkład mam na tym. Na ustach, zamiast szminkę. Później nie zdążyłam wymalować. W sensie, pomalowałam się. Ale szminki już nie nałożyłam. Go! On top and the road underneath. Over there where the red bridge is, that's where the original bridge that went over the river was. Where the swing bridge is, that's about the place where the first bridge was. No, turyści na dole. Turists. Yes. It's funny when I have my rig on, me make it. Ah, yes, monument. Tam zaczynaliśmy wycieczkę. Tam zawsze widać, jak jedziemy autobusem. Przeszliśmy już sobie zamek. Niedziela. Tutaj dzisiaj robię fartuszek dla mojej ulubionej sąsiadki Roni. No, tutaj mamy kieszonkę do fartuszka, tutaj mamy troczki, czyli te sznureczki będą z tego. To zakładamy tutaj na szyjkę, to co jest tutaj przy szyjce, no i wiązane, które będą wychodzić stąd. No i ten fartuszek jest teraz zgięty na pół. O, jest na pół. Prasowałam, ale już pogniotłam. No i pokażę później Wam całość. No i zrobiłam. Jest fartuszek, jest kieszonka. Tutaj w środku już jest spakowany, poskładany pięknie i spakowany fartuszek. I tutaj oczywiście gratisik jak zawsze. Właśnie przed chwilką uszyłam 3 komplety z Crunchies, 2 do sprzedaży, a 1 komplet dla Roni i dla Adel, jej córki. Zobaczcie, robimy sobie z Krzyśkiem kolację. To znaczy Krzysiek akurat coś tam robi, chyba uczy się na angielski, ale ja robię dzisiaj kolację. Dzieciaki już bardzo dawno śpią. Oni tego by na pewno nie zjedli. A z braku laku, to znaczy, że zakupy dopiero jutro się zrobią. Nic nie mamy kompletnie, można powiedzieć, do jedzenia, jednak się okazuje, że coś jest, bo
robię znowu curry, ale tym razem to curry. Tutaj tak, ja najpierw wrzuciłam tutaj, miałam mieliśmy zamrożony jarmuż, dałam czosnek i to się tak podsmażało, dodałam cebuli, tak pół cebuli dodałam, później, a wy sobie w międzyczasie patrzcie, jak sobie pyrka, później w międzyczasie, co tu dodałam? Dodałam pomidory z puszki i te grzybki tutaj, te grzybki czesnut. No i to w sumie tyle. Później to zalałam, mleczkiem kokosowym, tym z puszki. I dodałam, no znowu tego żółtego, co zawsze, kurkumę. No i ten, no i mild curry. Kurkuma. A wiecie, że kurkumina to jest naturalny antybiotyk, także nie tylko czosnek. I takie curry, takie zwykłe morrisonowskie curry. No i, ugotowałam biały ryż, który tutaj dorzucę i jeszcze tutaj się gotuje, obok, bo ryż już jest ugotowany biały, ale jeszcze gotuję czerwony ryż i on się dużo dłużej gotuje. A później na niego wpadłam, żeby go jeszcze dodać. Także taką mamy kolację. No słuchajcie, może super medialnie to nie wygląda, ale zapewniam, że smakuje. No, nic tutaj nie dorzucałam, to jest wszystko to, co Wam powiedziałam wcześniej. No, pieprz, sól jeszcze Wam nie powiedziałam, no ale to standardzik. No, i co jeszcze? I nic w sumie. No, będę jeść, Krzysiek już drugi talerz obraca. No, dobra, no to tyle w sumie na dzisiaj. Dobranoc. Nie wiem, czy się widzimy w kolejnym vlogu, czy się widzimy za chwilę. Nie mam pojęcia. Teraz nie słyszycie, ale tutaj tak wiucha. Słyszeliście pewnie o huraganie, który tutaj nad naszą piękną, cudowną Anglią i nie tylko szaleje. U nas jest w miarę spokojnie. Wiuchać, ale jeszcze nam płotka nie porwało i jeszcze nam nawet trampoliny nie ruszyło z backyardu, więc no nie jest źle, chociaż słyszałam, że miejscami jest nieciekawie. Mam nadzieję, że to się szybko skończy i że nas to ominie i że jak najmniej zniszczeń będzie. Dobra, idę jeść. Cześć, może chociaż raz Wam się pokażę w tym vlogu. Nie wiem, czy się Wam pokazywałam, czy nie, ale wszystko nagrywałam z perspektywy takiej, no z drugiej strony. O, coś widzę chyba, oczko tutaj. O, widzicie, jaka różnica? Teraz szyję i powiem Wam tak, opłaciłam sobie wczoraj stoisko na kiermaszu w naszym Morrisonie, które będzie w sobotę, a jest czwartek. No i stwierdziłam, że walentynki blisko, no to z resztek czerwonego materiału po prostu poszyję woreczki na prezenty. Takie, wiecie, walentynkowe. Pokażę Wam. O tak, tu mam ten jeden, co szyłam poduszki na święta, no i to w sumie to samo, nie? No, bo z dwóch rodzajów materiału szyłam te poduszki na święta, bo to jest materiał z recyklingu, to jest kupiony nowy, to jest taka czysta bawełna, a to jest jakaś domieszka, tutaj jest trochę elastanu, to jakoś dużo nie ma, bo to dalej jest nierozciągliwy, ale jest taki, wiecie co, to jest jakiś taki poliester, taki, nie wiem, nie wiem jak to określić, no. No i z tego będę szyła. Swoją drogą ten kiermasz teraz w Morrisonie to będzie mój pierwszy kiermasz w tym roku. No a wracając do tematu kiermaszy, to powiem Wam, że odezwała się do mnie Julie, bo ja wiedząc o tym, że Julie ma zajęte wszystkie miejsca, chodzi o Klingworth, Julie miała zajęte miejsca aż do kwietnia, a nawet maja, więc ja u niej nic nie bukowałam,
z takim założeniem, że jak jej się zwolni jakieś miejsce, albo kiedyś będę chciała sobie tam pojechać, no to wtedy sobie gdzieś tam skoczyć, jak ktoś zrezygnuje albo coś takiego. No, ale Julie się do mnie odezwała sama i się mnie spytała właśnie, do mnie napisała, czy wszystko u mnie w porządku, ja, że tak, a ona, czy chciałabym sobie zabukować jakieś terminy, bo jej właśnie ktoś tam coś zrezygnował z paru terminów. No i ja do niej napisałam, że bardzo chętnie i to tak maksymalnie raz na miesiąc, żeby to było. No i akurat tak trafiło, że terminy były tak fajnie. Ona mi napisała, jakie sobie mogę wybrać. No i sobie wybrałam 10 lutego teraz będzie. Później będzie w kwietniu, znaczy luty, marzec. Na początku marca coś będzie. Później w kwietniu, no i w maju. I ten marzec i kwiecień ja sobie ustawiłam tak, że jakbyśmy na święta, bo chcielibyśmy do Polski polecieć na święta wielkanocne, to wtedy brałam pod uwagę, żeby to po prostu było między tą Polską, żeby sobie zabukować terminy, kiedy będę tutaj w Anglii, więc no fajnie z tymi terminami, już sobie zabukowałam u Julie wszystko, więc w Killingworth będę tak raz na miesiąc, aż do maja, a później zobaczymy, co dalej. No i w międzyczasie też zobaczę, na jakich kiermaszach będę, czy nie będę. Teraz mam trochę inny model biznesowy. Chodzi o to, że mam po prostu takie prace teraz do zrobienia, że nie myślę za bardzo o kiermaszach, bo no kurde, mam co robić po prostu. No, ale a tak, jutro kiermasz, później znowu w lutym kiermasz. No oczywiście te Morrisony w te ostatnie soboty chcę tutaj u nas robić, ale to ja bukuję z dnia na dzień, nie? No, więc no tak dwa kiermasze na miesiąc to i tak jest spoko, tak naprawdę. No, no i co? Aha, no i jeszcze ty! Jeszcze coś rozmawiałyśmy z dziewczynami i z Magdą z Pink Elephant, że przed walentynkami chciałybyśmy zrobić jakiś kiermasz, także no chyba trzeba wrócić do tematu, będę się musiała odezwać do Magdy i zobaczymy. No i dobrze, skończyłam te woreczki, pokażę wam je, one są takie proste. Zobaczcie. O, tutaj mamy trzy małe, tyle materiału miałam, trzy małe woreczki. I dwa większe woreczki. Myślę, że wystarczająco. Niech się wszystkie sprzedadzą. Też będzie ok. I tu jeszcze wam coś pokażę, bo nie wiem, czy wam je pokazywałam. Mam takie dwa zestawy. Zobaczcie. 5 funtów. Dwie gumki. Są w zestawie i mam dwa takie zestawy. Także jakby ktoś tutaj był chętny, no najbardziej kieruję swoje słowa, tą ofertę do osób, które gdzieś tutaj na terenie Wielkiej Brytanii mieszkają. Chociaż jak ktoś chce z Polski, nie ma sprawy. No, da się też zrobić. Tylko wiecie, tu chodzi o kwestię opłacalności. No w każdym razie cena tu jest 5 funtów, jakby ktoś chciał. No to na terenie Wielkiej Brytanii to do 2 funtów przesyłka. No i można wtedy mieć takie scrunchies. Ja wam powiem. Zobaczcie. Ja scrunchies używam, po prostu swoich scrunchies naszyłam, znaczy zawsze sobie, jak naszyję jakąś serię scrunchies, to zazwyczaj jakąś sobie gwizdnę dla siebie i używam. Ja jestem bardzo zadowolona, nawet Tymonowi zakładam, do kąpieli zakładam scrunchies, jak nie chcę umoczyć włosów, to wtedy mu scrunchies zakładam i po prostu mua, perfekt. Używajcie scrunchies.